Ostatnia sesja Rady Miasta Kościerzyna ze względów epidemicznych odbyła się w kinie Remus. Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że uczestnicy sesji dostali informację o tym, że w obradach będzie można uczestniczyć online. Niestety, ostatecznie możliwość taką odwołano, wobec czego część radnych nie mogła wziąć udziału w obradach. Była sytuacja taka, że ustnie otrzymaliśmy taką informację. Ona zresztą była w jakiejś też lokalnej stacji radiowej podana ta informacja, że środowa sesja odbędzie się przy użyciu środków kontaktu internetowego i nie będzie potrzeby fizycznego uczestniczenia w sesji. Ja sobie w zeszłym tygodniu zaplanowałem po prostu tak tydzień, że czas miałem, ale nie byłem na miejscu w Kościerzynie. Dziwi mnie troszeczkę jakby tutaj nieporadność i jak te problemy, które są z tym, aby przy pomocy urządzeń elektronicznych zorganizować taką sesję. Tym bardziej, że ościenne gminy, nawet mniejsze gminy nie mają z tym problemu i tam sesje online odbywają się. Ja w każdym tygodniu uczestniczę w kilku spotkaniach biznesowych, które odbywają się przy pomocy jak gdyby połączeń i fizycznych spotkań nie ma i sprawy idą do przodu, nie ma z tym problemu. Zapytany przez nas wiceprzewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Tomasz Dargacz mówi, że nie było takiej sytuacji. Rzeczywiście dostaliśmy informację o tym, że sesja będzie, ale stacjonarna. To, co otrzymaliśmy od pana sekretarza, to była aplikacja, którą radni mieli się zapoznać, potem przećwiczyć poprzez próbne głosowania, po to, żeby ostatecznie już w przyszłych miesiącach sesje mogły odbywać się online. Zdarza się nieraz, że mamy te same teksty, mamy te same informacje i różnie je rozumiemy. Ja zrozumiałem tę informację w ten sposób, a być może pan radny zrozumiał inaczej. To się zdarza.